Gdyby ktoś się mnie kiedyś zapytał, że 10. odcinek szczecińskiego vloga Smakoszy będzie o grzybie. A tu? Zaczynamy odcinek o grzybie. Dzisiejszy vlog będzie bardziej gastronomiczny i prozdrowotny, a to ze względu na to, że odwiedzimy Maćka, który ma pasję i sposób na życie nieco inny niż wszyscy, ponieważ hoduje, słuchajcie, grzyba. I wszystko nam pokaże, opowie, także oglądajcie to koniecznie dalej, jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest hodować grzyba w życiu, to... jak to jest hodować grzyba w życiu, to oglądajcie dalej. Na pewno dowiecie się czegoś ciekawego i bardzo zdrowego. Dobra, jestem na wałach, tramwaj jedzie, nie słychać mnie, także chodźcie koniecznie, jedziemy do Maćka. Dżingielek. Szczeciński vlog Smakoszy. Jestem już u Maćka Kombuczy. Maciek Kombucza, Maciek Koala Kombucza. Jesteśmy u was w domu, mieliśmy jechać do was do firmy, ale z różnych przyczyn technicznych stwierdziliśmy, że zrobimy to w domu, żeby film powstał po prostu szybciej o grzybie. Maciek, ty to robisz razem ze swoimi wspólnikami, ze swoją nową żoną. Tak, robimy to wszyscy razem. I 8 miesięcy na dobrą sprawę zaczęliśmy. Czyli 8 miesięcy temu zaczęliście hodować grzyba, tak? Tak, znaczy zakupiliśmy pierwsze grzyby, bo grzyba najpierw trzeba zakupić takiego ładnego, jak tutaj jest. Można go zakupić online w sklepach, hurtowniach internetowych z certyfikatem bio, no i na nim rozmnażaliśmy sobie kolejne partie, próbowaliśmy sobie metodą prób i błędów swoją recepturę. No dobra, mamy tutaj wywar. To się dokładnie nazywa profesjonalnie zaczyn. I tutaj jest na dole już coś, co można pić, a u góry ten nalot to jest ten grzyb, tak? To jest grzyb herbaciany, tak. On się za każdym razem tworzy. W praktyce kombucha jest bardzo prosta i bardzo wdzięczna w przygotowaniu, bo wystarczy zaparzyć herbatę, dodać do niej cukru i dodać do niej skowa, czyli tego grzybka herbacianego, grzybka japońskiego, tego co mamy. Aha, i po prostu to się samo robi? Samo się robi. Zostawiamy to na tydzień, dwa, w zależności od temperatury, w zależności od wilgotności. On musi wytworzyć sobie nowego grzyba. Możemy to sobie w międzyczasie popijać, po prostu smakować, jak dojdziemy do swojego poziomu kwaśności, a to wiemy już, że no, nasza kombucha jest dobra. Jakby ktoś chciał sobie zrobić sam w domu od podstaw, czyli tak, na początku musi zamówić tego grzyba w internecie, tak, albo gdzieś go zakupić. Grzyb kombucha, czyli co jest taki grzybek japoński, tak jak mówiłeś? Grzybek japoński, ewentualnie skob pod taką nazwą. Skob, tak? Tak, symbiotyczna kultura bakterii. Zaczyna się nasze perpetuum mobile, bo tak w praktyce bardzo dużo osób odsprzedaje swoje grzyby, bo za każdym razem jak robimy nowy nastaw kombuczy, to tworzy nam się nowy grzyb na wierzchu. Nowy grzyb, tak, tak. Mamy herbatę, mamy grzyba. Jest jakaś zależność, nie wiem, że grzyb się rozwija lepiej w takiej herbacie, bo w innej, czy to jest bez znaczenia, czym zalejemy? Generalnie nie ma jakiegoś większego znaczenia, byle przede wszystkim, żeby to nie była herbata aromatyzowana. Wiadomo, herbata zielona ma więcej przeciwutleniaczy, lepiej, na pewno najlepsze działanie będzie dla nas miało, jeżeli chodzi o prozdrowotne, ale tak na dobrą sprawę możemy eksperymentować ze wszystkim. Są ludzie, którzy próbują na przykład z kawą nawet robić. Z kawą grzyba? Tak, a piłeś kiedyś? Piłem raz w życiu i co? Bardzo mi smakowało. Tak? No, taka jak... A będziesz się kiedyś mieć kawy? Myślę, że tak, no, ale musimy dojrzeć do tego. Najpierw musimy jeszcze kilkanaście innych pomysłów, receptur. No dobra, to słuchajcie, to tak, mamy grzyba, mamy zieloną herbatę, zalewamy do takiego słoika, jest bardzo wygodnie. A czemu tutaj tak wiążecie chusteczką? Dlatego, że jak robisz kombuczę, to muszki i owocówki ją zaczynają kochać i one próbują wejść w każdy sposób. Druga sprawa, że ona musi mieć stały dopływ powietrza, wiadomo, nie chcemy jej niczym zarazić, nie chcemy jej niczym zanieczyścić. Dlatego, jeżeli już robimy sobie kombuczę, to przede wszystkim nie myjemy rąk mydłem na przykład, tylko opłukujemy wodą. Bardzo dokładnie, nie używamy żadnych środków chemicznych do mycia tych pojemników. Jeżeli wyciągamy grzybka, to wyciągamy go po prostu mokrymi albo suchymi, ale wciąż czystymi rękoma. Tak. Dopływ powietrza, przez to tutaj jest po prostu zwykły taki papier, to jest zwykły papier, ręcznik kuchenny. Można założyć gazę, ścierkę kuchenną. I jak to dalej robimy? Bożymy herbatę do gorącej wody, wsadzamy tego grzyba, czy jak to wygląda? No musimy ostudzić temperaturę do letniej temperatury, żeby ten skow, wiadomo, nam nie umarł, do wrzątku nie możemy wrzucić. A zresztą herbaty też nie parzymy w 100 stopniach. No. Szczególnie zielony. Dokładnie. A więc do takiej letniej temperatury, żebyśmy mogli sobie tak już bez termometru sprawdzając po prostu, żebyśmy mogli sobie chwycić ten słoik i żeby nas nie parzył specjalnie mocno. No i właściwie wtedy możemy dorzucić już tego skoba i... I koniec? On już robi całą resztę. No nas a wiśnia? A tego, naszego dużego zaczynu? Tego dużego zaczynu możemy spróbować. Ja mówię, bo chciałbym spróbować, bo podobno jest bardzo kwaśny. Te buteleczki zabieram z sobą do domu, bo postanowiłam, że będę je leczyć jelita. Podejmujesz wyzwanie. Podejmuję wyzwanie zdrowe jelita w 2019. Uszczęśliwiam jelita, tak. To proszę, proszę bardzo. Będzie chyba kwaśne, mocno.
O kurczę, ale jaki to ma... To pachnie kefir. Patrz, no. Dobra, to pachnie kefir. Zdrowie. Dobra, zdrowie. No już mocno skwasz. Już jest kwas, no. O Jezu, jest kwas kompletny, no. A jak wzięłam po bazarze, to była smaczniejsza. Zdecydowanie tak. Ludzie często pytają, jaką ma datę przydatności kombucha. I prawda o kombucha jest taka, że jeżeli ona się zepsuje, to się zamienia w ocet i można ją zacząć dodawać do sałatek. A, po prostu. No tak, tutaj tak. Właśnie już jest blisko octu, nie? Tak, to już jest bardzo. No dobra, to chyba... A nie, to jest takie trochę, to jest męczarnia, no trochę tak. Mamy nowe szklanki i otwieramy mango. Mango. Wy robicie koali kombuchy, robicie trzy smaki, mango, wiśnie i ananas. Ananasa. Będą nowe smaki? No już pracujemy nad tym, teraz przyszły nam nowe aromaty. Jutro... No to jest pyszne. Jutro będziemy testować, cieszę się bardzo. Arbuza, sprawdzimy jak on będzie wyglądał. A to my pijemy teraz mango. Mango. No. Tak, no. Na ten weekend będziemy mieli na pewno oryginalną, czyli bez dodatków smakowych. A bez niczego. Kombucha, taka butelka, ma w sobie coś ponad 30 kalorii, bo w 100 ml jest ich 15, czyli źle liczę, 45 około. W 100 ml tak, to będzie 45 mniej więcej kalorii na taką butelkę, tylko że w praktyce to jest deklarowalna ilość, więc my deklarujemy, że mamy poniżej 1 grama cukru, bo w praktyce wtedy butelkujemy. Tak naprawdę wypuszczamy z magazynu dopiero jak mamy poniżej 0,5 grama cukru i to jest napój żywy, czyli on sobie cały czas pracuje, w zależności od tego ile jeszcze u nas w magazynie, zanim trafi do odbiorcy końcowego, poleży. Czyli się zmniejsza ta ilość kalorii. 0,3, może mieć 0,2, tak? Może mieć 0,1, może mieć 0,0 też przez jakiś czas. Jeśli chodzi o smaki, to są robione z owoców, czy to jest coś innego? Z naturalnych ekstraktów owocowych. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj weszlibyśmy na trudną granicę wyłapywania cukru. Bo wiadomo, tak, no zawsze właśnie, jak damy nie? cukier, to znaczy zawsze jak damy sok, to będzie już dodatkowo cukier. To już będzie dodatkowo cukier, dlatego też chciałam się o to zapytać. No dobra, słuchajcie, wiemy już wszystko a propos cukru, wiemy wszystko jak to się robi, jeżeli ktoś chciałby zrobić coś takiego własnoręcznie w domu. A teraz jeszcze zapytamy się trochę o tą koalę, o tą kombuchę i o was, bo to jest też bardzo ciekawe, ponieważ pojawiliście się na bazarze jakoś pod koniec listopada chyba. Tak. Pod koniec listopada ze swoim na początku mniejszym stanowiskiem, potem takim pięknym, już dużym. Jak każdy wejdzie na bazar Chmielewskiego 18, zapraszamy serdecznie wszystkich. Wtedy spotkamy właśnie Maćka z żoną i ze wspólnikami też to robicie. Tak. Skąd się wzięło i dlaczego akurat koala? Czy wy to sami wymyśliliście? Czy to jest jakiś większy projekt ogólnopolski czy szczeciński? Nie, to jest nasz autorski pomysł. Generalnie w maju zeszłego roku. Pomysł przyleciał do nas z Australii. Znajomi, którzy się tam przeprowadzili, sprzedali nam na dobrą sprawę troszeczkę ten pomysł. Trafili na kombuchę. A sprzedali wam też tego grzyba? Nie. Żona mojego przyjaciela choruje na zespół jelita drażliwego i była w stanie bardzo mocno złagodzić sobie w ogóle objawy i zredukować ilość ziół, ilość tabletek, które brała, żeby móc normalnie funkcjonować. I strasznie zakochaliśmy się w to, od tamtej pory zaczęliśmy się interesować w ogóle kombuchą, więc sprawdziliśmy jakie kombucze są w Europie, ściągnęliśmy sobie troszeczkę z Anglii, znajomi siedzą w Stanach, w związku z tym też nam wysłali kilka butelek. Poczekaj, czyli to jest coś takiego, że Europa ma swojego grzyba, Australia ma swojego grzyba, w Afryce jest trochę swój tak grzyb, jest, tak? Trochę tak jest, to znaczy może nie tyle, że swojego grzyba, tylko że jakby swój styl pędzenia, ważenia kombuczy czy fermentacji. Czyli ta australijska charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest właśnie taka orzeźwiająca, że jest owocowa. Tak, no. Przypomina troszeczkę orężadę. No właśnie, orężadę. Jeżeli spróbujesz którąkolwiek z europejskich, zwłaszcza na rynku niemieckim jest to dość mocno zauważalne, to one są mocno herbaciane. One nie są gazowane, nie są musujące. W naszym przypadku to jest produkt musujący, bo my nie dodajemy sztucznego dwutlenku węgla. No i w związku z tym właśnie padła decyzja, że koala. Bo symbol... symbol Australii albo kangur jeszcze mógł być. Dokładnie. Ale lepiej brzmi kangur, lepiej brzmi koala kombucha niż sobie kangur kombucha. No właśnie. Grzybek japoński, grzybek herbaciany w Polsce był bardzo znany, zanim weszła Coca-Cola. Jak nasze babcie robiły kwas chlebowy, to bardzo często robiły też właśnie kombucha, no właśnie, która się nie nazywa kombuchą. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jakby to nie jest jakaś taka nowość, nie wiadomo skąd, tylko to jest odgrzebanie tego, co kiedyś się uważało za bardzo zdrowe. Jelita są uważane jako drugi mózg naszego organizmu i faktycznie przez to, przez styl naszego życia i wszystko, co nas tak naprawdę otacza, co jemy, przez używki, przez chemię, przez powietrze, niestety nasze jelita są w coraz gorszym stanie. I tutaj jest coś takiego, co ma je wspomagać, leczyć?
Probiotyki ogólnie, wiesz, probiotyki cały czas są badane, one są tak nie w 100% zbadane i jednoznacznie zdefiniowane. A o kombucze jednoznacznie, to znaczy badania naukowe potwierdzają, że kombucza czyści nam przede wszystkim florę bakteryjną w żołądku, wyrzuca nam te wszystkie złe bakterie, oczyszcza nam, dlatego też poleca się ludziom, którzy nie mieli styczności z kombuczą, dawkować ją sobie na początku. Czyli wziąć taką buteleczkę 0,33 i wypić ją na dwa razy, na przykład po śniadaniu i po obiedzie. A nie na raz, tak? Bo to może wywołać jakieś tam problemy. Może być zamieszanie, nawet możemy mieć taką delikatną zakręcenie w głowie przez chwilę, przez to właśnie, że te nasze bakterie w żołądku zaczną sobie wariować. Dodatkowo właśnie kombucha wspomaga pracę jelit i wpływa korzystnie na naszą skórę, generalnie na cały organizm. To jest idealny czyścik dla jelit, tak? Tak, czyścik. A jeżeli czyści jelita, to od razu cały organizm lepiej pracuje. Dokładnie. Super sprawa, jeśli chodzi o kombuczę. Ja to teraz odkryłam. Właśnie, że ona fantastycznie zabija głód. Naprawdę, ona jest coś takiego, że byłam strasznie głodna, miałam o 14 posiłek i zaczęłam ją sobie pić i normalnie zapomniałam o głodzie. Dlatego od razu Ci mówię, że przygotuj mi na dzisiaj takich 6, bo ona naprawdę genialnie zabija głód, a na tyle ma mało kalorii, że tam nic złego nie zrobi, na przykład jeżeli ktoś jest tam na diecie, czy coś tu. A do tego też mówię, że lepiej po posiłku niż przed posiłkiem, bo jednak posiłku całego Ci nie zastąpi, a po posiłku jednak wspomoże to trawienie. Szczególnie, że ona jest słodka, a często po przed dużym obiedzie mamy ochotę na coś słodkiego, nie? Dlatego takie coś po prostu popić może pomóc. Jeżeli ktoś się tam stara na przykład ograniczyć cukier, to super sprawa, żeby po prostu pomóc. No to jest mój środek na ograniczenie cukru. No bo ja bardzo dużo cukru, powiem Ci wcześniej. A, jeszcze jest fajna sprawa. Dostałam to w takiej butelce troszeczkę większej niż ta. Ponieważ na bazarze można przyjść ze swoją butelką albo kupić od Was butelkę wielorazowego użytku i po prostu sobie tylko uzupełniać ten napój. Dokładnie tak. I wtedy możemy, my mamy akurat na bazarze i w punktach stacjonarnych mamy pół litrowe bądź też litrowe butelki. Mieliśmy wcześniej jeszcze 0,7, które nasi klienci po prostu wracają co tydzień i uzupełniają. Można ją przepłukać na dobrą sprawę, jeżeli jej nawet nie przepłukamy po poprzedniej kombuczy, to też się nic nie stanie. Bo za każdym razem, jak na przykład robisz nową kombuczę, to musisz zostawić troszeczkę starego nastawu, bo to też jest taka pożywka. W związku z tym, jeżeli nawet zostanie na dnie butelki troszeczkę tej poprzedniej kombuczy, to nic nie stanie. Nic się nie stanie, nie zmieni smaku, ale jeżeli planowalibyśmy myć, no to my polecamy tylko wyparzać już, nie dodawać żadnych ludwików ani innych środków. A bo też możemy nie tylko podczas szczecińskiego bazaru smakoszy w niedzielę na Chmielskiego 18, od 10 do 15. Dokładnie. Tylko jeszcze w innych miejscach w Szczecinie, w Bistro Jaglanej i gdzie? W Bistro Jaglanej na Piastów, w Ecolife, to jest sklep ekologiczny na Niepodległości, przeciwko Kaskady i na ściance wspinaczkowej Big Wall Szczecin na tą chwilę, jeżeli chodzi o takie punkty, które możemy sobie uzupełniać w tygodniu. A z Tobą się można spotkać przede wszystkim zawsze na Chmielewskiego. Dokładnie, na Chmielewskiego co tydzień jesteśmy obowiązkowo. No wiecie co, ostatnio miałam coś takiego, że dostałam od Ciebie taką butelkę, mieliśmy się wymienić za bezę. Nie dostałem bezy. Także zapomniałam, ale następnym razem. Tylko w ciemnej butelce. W ciemnej, tak. I po prostu stwierdziłam, że to jest fantastyczna opcja, żeby jak się wszyscy na przykład wieczorem piją piwo, a Ty nie chcesz pić tego piwa, ale żeby nie być takim dziwnym albo zmuszanym przez wszystkich, to po prostu to wygląda jak taka butelka właśnie jakiegoś właśnie klasycznego piwa. I sobie się siedzi, się to pije i w zasadzie jest delikatnie gazowane. Jeżeli ktoś właśnie nie chce pić piwa, fantastycznie to uzupełnia. Także na imprezy się stwierdziłam. Pod cydr podchodzi na przykład, bo w Stanach jest bardzo popularna teraz idea. Niektórzy mieszają z piwem, żeby było ciekawiej. Czyli jakby to nie jest znikąd moja myśl? Nie, w pubach normalnie rozlewają też na kijach, no my też w końcu mamy kegi. No tak. W których lejemy, więc to jest zbliżona powiedzmy forma i jak najbardziej się nadaje. To słuchajcie, to czekamy na to, żeby kombucha się rozprzestrzeniała i ich tam odejdzie dalej. Dokładnie. I ten dzień, kiedy ja wejdę do baru i będzie oprócz nalewaku z piwem kombucha, no to będzie naprawdę cudowny dzień. Fajnie, bardzo się cieszę. Dzięki bardzo Maciek za rozmowę. Oczywiście kontynuujemy nasz vlog smakoszy, także jeszcze nie wyłączajcie. Jeszcze będzie bardzo fajnie, jak razem z Maćkiem Was zaprosimy do lajkowania szczecińskiego bazaru smakoszy na Facebooku, Instagramie. No i dajcie subskrypcję na tym YouTubie, bo to jest bardzo istotne. Te łapki w górę i to wszystko. Dokładnie. I Koala też ma wszystkie social media. Koala Kombucha. Tak, Koala Kombucha po prostu wielkimi literami. Pisze się Kombucha. Często mówią Kombucha. Kombucha. No, to jest po australijsku. Kombucha. 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 Dobra, super. Dzięki serdeczne. Maciek ma jeszcze tutaj dla mnie mały prezent. Pakuje mi kombuchę. Sześciopaczek. Dokładnie. Do torby, którą prawdopodobnie jak będziecie kupować na bazarze, to też otrzymacie. Na 99%. Na 99%. Wystarczy uśmiech. I tak, na miarę szyta torba z kombuczą i zabieram ją ze sobą.
windzie się z wami już żegnam. Jestem oczywiście Hania, jestem always and forever hungry i obładowana z torbą od koali kombuczy. Jadę do domu. Dajcie znać, czy wy też jesteście zawsze tak obładowani, jak wracacie do domu. Dobra, do następnego. Maciek, jak robiłeś karierę, kiedyś się uczyłeś, to myślałeś, że będziesz w przyszłości hodował grzyby? Nie myślałem, że będę hodował grzyby, powiem ci szczerze. A nie myślałem, że będę się cieszył, że mamy dużo grzybów na przykład. Dokładnie. Nawet grzybów nie lubię. Takich jadalnych.